Cześć wszystkim, z tej strony Kamii, z kanału Encyklopedia Kryptowalut, witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale, spotkamy się w niedzielę, więc takie małe słowo na niedzielę, zobaczymy co tam na rynku krypto się wydarzyło przez ostatnie kilka dni, wczoraj mieliście na kanale film z zespołem Krypsiony o podatkach, więc jeżeli ktoś tego materiału oczywiście jeszcze nie widział, to zachęcam do obejrzenia, bo już mało czasu zostało, żeby rozliczyć podatki od kryptowalut. Ten temat jeszcze zaraz poruszę troszkę w temacie konkursu, który był zorganizowany przy okazji publikacji tego materiału. Na no teraz, może bez zbędnego przedłużania, zobaczmy, jak się kształtują ceny poszczególnych kryptowalut. Obecnie Bitcoin 30 400 prawie dolarów, Ethereum powyżej dwójki, tablecoiny stabilnie, BNB 333. No i teraz zobaczmy sobie tutaj Baby Dogecoin, znowu jakieś tutaj memcoiny się ruszają. Ja muszę zerknąć w ogóle do kolegi paczki tych memcoinów na Cardano, czy one już są wszystkie minus 100% czy coś tam może się ruszyło, wątpię, żeby jakikolwiek z nich był na plusie, ale nie wiem. Jeżeli wy wtedy też interesowaliście się tym tematem, to dajcie znać, czy ten temat w ogóle śledzicie, czy właśnie przypomnieliście sobie o tym, że macie tam gdzieś jakieś meme coiny jeszcze kupione, także jestem ciekaw, co z tą niewielką wtedy, oczywiście, inwestycją. Ale pamiętacie, że inwestycja 50 dolarów w Shiba Inu zrobiła z niektórych milionerów, także z chęcią zobaczę, co tam na Cardano się dzieje w tym momencie. Oprócz tego Casper Network, także Wapniak tutaj pewnie się cieszy, że w końcu zaczęło to rosnąć. A na minusie tutaj chociażby Kaspa, no ale Kaspa i tak wiemy o tym, że jest pod bardzo, bardzo dużych. Wzrosta. Dostałem też wczoraj chyba pytanie odnośnie kaspy na Twitterze: czy kolega dokupuje, czy też nie. Nie, no są te poziomy już zaliczone. Mumba to już tak naprawdę jest zostawiony w temacie kaspy. i Niech to sobie rośnie do hostsy, jeżeli oczywiście taka gdzieś tam jeszcze większa się rozpęta. No ale arbitrum token, jeszcze tutaj taka ciekawostka. Dolar 63, było przed chwilką Matehana na poziomie Dolar 74. Także arbitrum, zobaczcie, jak ktoś nie sprzedał jeszcze wszystkich tokenów z Airdropa. No to jest to już naprawdę fajna ceta. Yy, kolega pozbył się około połowy tokenów, połowa tokenów jeszcze siedzi na portfelu, no i gdzieś te zlecenia są powystawiane, tak jak Wam kiedyś mówiłem, dolar yy, 75 to była pierwsza sprzedaż, więc chyba zabrakło centa, w sumie nie sprawdzałem na giełdzie jak to wygląda i później powyżej 2 dolarów tam co 10 centów chyba jest ustawiona sprzedaż, tak samo te zakupy w dół były ustawione, no ale cóż, nie zrealizowało się to. Miałem nadzieję, że to się gdzieś tam zrealizuje przy okazji tego fudu, który miał rację bytu wtedy jak Team Arbitrum sprzedał jeszcze bez przegłosowania wdało tej propozycji te swoje tokeny, no ale to się oczywiście jak się okazało, nie wydarzyło. Dobra, tyle, jeżeli chodzi o krypto, to najpopularniejsze, a ja wracając do tego filmu skrypsony, no to na Twitterze moim jest przypięty post Ma on do 22 kwietnia ten konkurs. Macie do wygrania trzy pakiety Pro na rozliczenie się. To jest chyba Unlimited taki pakiet, że możecie mieć tysiące tych transakcji i zespół Krypsiony Wam to za fliko sprawdzi i przygotuje Was do rozliczenia się z podatków od kryptowalut. Trzy proste zasady, żeby wziąć udział w tym konkursie, polubić ten post, zrobić follow mój oraz Krypsiony w profili, zrobić retweet tego wpisu oraz oznaczyć trzech znajomych i napisać, czy przeczytałeś książkę encyklopedia Kryptowalut, kryptospekulacje, ponieważ Krypsiony tam dodali swój dział o podatkach, więc stąd te nasze połączenie w tym temacie. No i tak jak powiedziałem, do 22 kwietnia trwa ten konkurs, więc zachęcam do udziału. Nie ma jeszcze na razie dużo jakichś tutaj fajnych komentarzy, więc myślę, że szansa na wygraną jest naprawdę spora. Przejdźmy sobie do wykresu Bitcoina. Bitcoin 3 dni, tak naprawdę, czy 4 stoi na poziomie 30 tysięcy dolarów, więc tutaj nam się to zablokowało filowo i powiem Wam może zaraz dlaczego. Kolejna sprawa: P-Cycle Top, taki wskaźnik, rzucił mi się on w oczy. Na Twitterze i historycznie patrząc, no mamy tutaj takie wybicie z tych dołków, z bessy. Następnie mamy pierwsze takie odrzucenie, pierwszą taką blokadę na poziomie tutaj tej EMA 350 razy 2. Nie wiem czemu wybrali akurat taką EMA, no, ale dopasowali sobie wykres po prostu do jakichś wskaźników. I tak im to wychodziło, że w trakcie trwania cyklu hossy, budowania się hossy, gdzieś tam po paru miesiącach od wybicia dołków mamy ustanowiony pewien szczyt. Od którego się odbijamy, wtedy robi się jakaś taka większa korekta i dopiero po tym, po kilku miesiącach, zaczynamy ten raid do takich ostatecznych szczytów w danym cyklu. No i tak było tutaj, chociażby w roku 2019, kiedy doszliśmy wtedy do tych 14 tysięcy dolarów na bitcoinie. Oczywiście później to się trochę zepsuło, tak? no bo przyszedł nam COVID no i popsuł nam oczywiście szyki tutaj, jeżeli chcielibyśmy się tym wskaźnikiem kierować. W 2016 roku tak to wyglądało, no i teraz też mamy wybicie z tego EMA 111 szczyt. Ta B linia jest w okolicach 40-50 tysięcy dolarów. Więc czy tam faktycznie będzie jakieś większe odreagowanie? No, zobaczymy. Można na pewno się tym gdzieś tam posiłkować. Dalej to jest taka ciekawostka. Nie wiedziałem o tym. Dzisiaj rzucił mi się ten wpis od Sailora. W pierwszym kwartale, dwa, w pierwszym kwartale tego roku 2683 osoby. Skończył taki kurs darmowy w temacie Bitcoina. On trwa 12 godzin jest całkowicie za friko. Także jeżeli ktoś tym tematem chciałby się zainteresować, nie wiem, wprowadzić kogoś nowego do świata krypto, e, oczywiście znającego angielski, tak? No to tutaj jest taki 12-godzinny kurs darmowy od Michaela Saylora. Także myślę, że warto się tym zainteresować. Od razu mówię, ja go nie ukończyłem, ale e, wydaje mi się, że... Poza tym, że kończy to dużo ludzi, więc musi być wartościowe, no to od Sailora jak coś wychodzi, to raczej powinno być OK. Oczywiście patrzcie, czy to jest oficjalny profil, tak? No tutaj sobie wejdziemy, 3 miliony obserwujących Michael Sailor, no jest tutaj to potwierdzenie, żebyście nie trafili na jakieś takie kursy, które was przekierują po prostu na jakieś fake linki, gdzie później musicie się zalogować metamaskiem, ale tylko i wyłącznie przez podanie seedów. To oczywiście wiąże się koniec końców z tym, że stracicie swoje pieniądze na tym Metamasku, więc na to oczywiście zwracajcie uwagę. No i Bitcoin, powiedziałem Wam, że od 3-4 dni stoi na swojej wycenie, a to wszystko dlatego, że dobiliśmy o takiego lokalnego szczytu okazuje się i dominacja bitcoina spada z 49% na 47,5%, to oczywiście przekłada się na to, że altcoiny zaczynają odbijać. Więc bitcoin i tilium stanęły w miejscu na swoje wycenie. No i teraz kapitał zaczyna przechodzić do altcoinów. Najpierw tych większych, a za niedługo będzie przejście kapitału, jeżeli oczywiście ten cykl standardowy się powtórzy, do jakichś tam mniejszych kapów. Noodle of Binance. Czasem go tutaj sobie obserwuję na Twitterze. Nie tweetowałem po angielsku ostatnio, ale jego plan na 2.23 wygląda tak, że będzie duża pompa z racji tego, że ludzie będą mówili o wstrzymywaniu. Odnoszenia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i o potencjalnym obcinaniu tych stóp Następnie, w końcówce tego roku, Q4 będzie sprzedaż duża tak, z racji recesji. I następnie faktyczne obniżanie stóp rozpocznie się 2,24 i według niego wtedy bitcoin poleci do 100 tysięcy dolarów i eter do 10 tysięcy. Ale ważną rzecz tutaj napisał, ja też o tym niejednokrotnie wspominałem: expectation causes markets to pump, not the actual event standard w krypto, czyli oczekiwania, że jakaś duża rzecz się pojawi na rynku, że coś niewiadomego zostanie stworzone przez jakiś projekt, że będzie halving na bitcoinie itd., itd. To do tego czasu, do czasu wydarzenia, do tego jak ludzie wyobrażają sobie jaka ta pompa nie będzie w momencie kiedy wydarzy się ten event, to to nakręca rynek, a nie sam event. Dziesiątki przykładów można by tutaj sprawdzić na rynku krypto w ciągu ostatnich lat. Pisałem o kilku z nich nawet w swojej książce, więc Pamiętajcie, do jakiegoś wydarzenia przeważnie dany aset rośnie, jeżeli oczywiście grzeje to cały rynek, tak? no bo jeżeli rynek się tym nie przejmuje w ogóle, no to, no to nie będzie się, że tak powiem, rynek pompował przez to jakieś wydarzenie, jak tam, nie wiem, jakiś halving na jakiejś małej kryptowalucie ma nastąpić, no to nikogo to nie obchodzi, oprócz tam, nie wiem, 100 osób, które posiadają ten token, tak? Dalej, no że mówimy o halvingu na Bitcoin, jeżeli mówimy o jakiejś dużej aktualizacji na Ethereum, no to są to już na pewno takie eventy, które cały rynek będą grzały. Jeffrey Tucker, był współpracownik Rona Pola, twierdzi, że wchodzimy w epokę dedolaryzacji. Zapytany on tutaj o to właśnie w wywiadzie, powiedział, że od no 1944 roku Stany Zjednoczone dominują na światowym rynku walutowym, co umożliwia im wpływanie na politykę na całym świecie. No, wiemy o tym doskonale, tak? Wprowadzanie demokracji, Iran chciał się rozliczać w innej walucie. No to cóż, Iran jest okropny, zły i najgorszy, tak? Sankcje. Na pełną parę, nie mówię, że w Iranie się dobrze teraz dzieje, od pewnego czasu, od pewnego czasu znowu talibowie objęli tam władzę i tam się dzieje no, katorga naprawdę dla wielu ludzi, a szczególnie dla kobiet. Natomiast no, Stany Zjednoczone, jeżeli popatrzymy sobie na tamte ostatnie 100 lat, no, są odpowiedzialni za bardzo, ale to bardzo dużo wojen, jak nie za większość wojen, które się globalnie niestety działy. Oczywiście nie wchodźmy tutaj w historię, zostawmy to, kryptowaluty. Pokazał, że wiele aktywów, które zostały skonfiskowane Rosji przez USA, były oczywiście denominowane w dolarze. Widzi też pewien paradoks. Stany Zjednoczone chcą, by inne państwa trzymały ich walutę, ale potem cynicznie wykorzystują ten fakt w swojej polityce, czym po prostu zniechęcają ludzi do trzymania dolarów. Czym? No chociażby okropnym dodrukiem przez ostatnie lata. tak Wiemy ile? 100% wzrosła ilość dolarów w obiegu. Musimy coś z tym zrobić, porzućmy dolara. Musimy przejść do czegoś innego, mogą to zrobić, i to zaczyna się dziać. Tak mówię, wiele krajów, o tym oczywiście wiemy: Brazylia, Indie, Rosja, Chiny no, wiele, wiele naprawdę krajów zaczyna powoli odchodzić do dolara i korzystając z innych walut. Ma, mówi się też bardzo dużo o stworzeniu tej waluty opartej o złoto. Dlatego, chociażby, Chiny przez ostatnie lata, czy Rosja, czy kilka innych dużych mocarstw chowało złoto na potęgę. A oczywiście pokrycie dolara w złocie zostało zniszczone przez pana Nixona, tak zwanym szoku w 1971 roku. No i od tego czasu dolar jest warty, bo ludzie wierzą, że jest warty. No i oczywiście można do tego dołożyć tam e, całą flotę, armię Stanów Zjednoczonych i gospodarkę i tak Ale wierzymy po prostu w kruchy pieniądz, a nie w twardy pieniądz, jakim jest chociażby bitcoin, standard bitcoina. Odsyłam Was oczywiście do tej książki. A w temacie jeszcze tutaj de de-dolaryzacji to coin... Biuro, buro, nie, nie nauczę się wymawiać nigdy jego loginu tutaj, Niku. nagrał bardzo fajny taki materiał, koniec dolara, Risk currency coming, no i tutaj taki dwudziestokilkuminutowy materiał, fajnie tłumaczący historię i to, co się faktycznie może za niedługo wydarzyć, więc link wrzucę Wam oczywiście w opis. A jeżeli jeszcze jesteśmy przy tym temacie, to Bank Rosji wie, że nie będzie w stanie zrezygnować z obrotu dolarami. Z raportu Banku Rosji wynika, że ze względu na strukturę kontraktów handlu zagranicznego, Rosjanom trudno będzie całkowicie zrezygnować z używania dolara amerykańskiego. Analitycy twierdzą, że kontrakty często są denominowane w dolarze, a większość transakcji nadal zawierana, zawierana jest z dostawcami z nieprzyjaznych Rosji krajów. Więc na razie, oczywiście, no większość tych krajów nie jest w stanie w 100% odejść od dolara. Natomiast to nie znaczy, że częściowo nie są w stanie z niego zrezygnować. Oczywiście, pewne Surowce, kontrakty, jak tutaj widać, są zawierane w dolarze i zapewne jeszcze jakiś czas będą. Natomiast, jak tutaj mówimy o na przykład handlu, już ropą, no to widzimy, że pierwsze takie transakcje są przeprowadzane w innych walutach niż w dolarze. Na większą skalę, oczywiście, pomiędzy tymi mocarstwami, które cały czas gdzieś tam utrzymywały ten status quo dolara i wymieniały się faktycznie w dolarze. Także no, ciekawe czasy nas oczywiście czekają, jeżeli chodzi o dolara. Złotówka też umacnia się do, do dolara, więc osoby, które zarabiają w dolarze, jak na przykład ja, czy po prostu trzymamy kryptowaluty tak, oparte od dolara, no to te parę procent ostatnio gdzieś straciliśmy. A to i tak mniej niż inflacja. Przejdźmy dalej. Bitcoin Phoenix tutaj mówi o ciekawym temacie. Nowy projekt ustawy o stablecoinach wprowadzony w Izbie Reprezentantów. Członkowie Izby Reprezentantów USA podejmują kolejną próbę stworzenia kompleksowych ram regulacyjnych dla stablecoinów takich jak USDC i Tether. No i tutaj takie dwa najważniejsze punkty. Umieścić rezerwę federalną na czele niebankowych monet typu stablecoin. No i teraz jeżeli taki Tether czy USDC będą chciały dalej legalnie oczywiście mintować te stablecoiny albo jak jakaś inna firma będzie się chciała pojawić i zostać takim emitentem, będzie się musiała tam zarejestrować. Jeżeli tego nie zrobią, no to grozi im do 5 lat więzienia i grzywne w wysokości miliona dolarów. I tutaj ciekawe jeszcze, że każdy emitent, który chce prowadzić działalność w USA niezależnie od tego, gdzie ma swoją siedzibę, Musiałby się w tym jeszcze zarejestrować. Tymczasowy zakaz nowych monet typu stablecoin bez wsparcia fiducjarnego. Nowy projekt ustawy obejmuje dwuletni zakaz używania monet typu stablecoin, które nie są zabezpieczone twardym aktywem oraz nakazuje Departamentowi Skarbu przeprowadzenie badania na temat takich endogenicznych zabezpieczeń monet typu stablecoin. Tokeny, które już istniały przed wejściem ustawy w życie, zostałyby objęte prawami nabytymi. Więc no, to pokazuje, że chcą zmusić tych emitentów do tego, aby posiadali tego dolara, aby mieli te twarde aktywa, tak? Czyli domyślamy się, że tutaj chodzi o obligacje Stanów Zjednoczonych, żeby od tych Stanów Zjednoczonych te obligacje były odkupowane, a druga sprawa oczywiście o pewną część rezerwy w cashu. To dalej zmusza właśnie te kraje tych emitentów do tego, żeby ten dolar był wykorzystywany, żeby ten dolar miał więcej use case'ów. To tak jak wiecie, tworzą się nowe tokeny, altcoiny, jakieś utility tokeny mówimy, jaki ten token ma use case, po co on w ogóle jest w danym projekcie, czy on w ogóle tam jest potrzebny. No i tam się robi, że za niego będzie można kupować to, 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 że tam token giełdowy to obniża nam opłaty transakcyjne na platformie, że token giełdowy pozwala nam brać udział na przykład w launchpadach, tak? No to dolar amerykański nie jest niczym innym jak widać i też próbuje jak najwięcej tych use case'ów tworzyć, albo zmuszać niektórych do tego, żeby te use case'y były faktycznie w rzeczywistości wykorzystywane, a nie tylko napisane gdzieś tam w dokumencie. No i zobaczmy, jak wygląda indeks dolara amerykańskiego. Spada 101,5, także od tego szczytu 115. W październiku zeszłego roku mamy tutaj cały czas trend spadkowy, jeżeli o to chodzi. Giełda Stanów Zjednoczonych ostatnio też się troszkę zablokowała na tym poziomie około 4130 punktów. Przejdźmy teraz na chwilkę do Ethereum, tutaj mam z Glassnode Alerts taki indeks pokazujący, taki, taki wykres pokazujący adresy posiadające ETH, które ostatnio były aktywne 3 do 5 lat wstecz, no i teraz osiągnęło one 3 miesięczne ETH, także trochę tutaj starych ETH się obudziło, osoby, które po prostu hodlowały tego ETH i teraz widzą cenę 2000 dolarów, zaczynają przelewać gdzieś te, te swoje monety na inne adresy, może na giełdy, może będą chcieli się z nich skeszować. A na token Unlocks widzimy tutaj taką informację, ile tokenów Ethereum zostało już wypłaconych z kontraktu Ethereum 2.0. Jest to na ten moment około 110 tysięcy tokenów ETH. Około milion jest gdzieś tam pending, czyli oczekuje na wypłatę, ale to się bez, będzie rozkładało, tak jak już Wam powiedziałem, na kolejne tygodnie, miesiące. Także już trochę tych Etherów zostało wypłaconych. No ale mówiłem Wam, że to nie będzie tak, że nagle... 5 Milionów zostanie wypłacone w ciągu jednego dnia. Wszystkie trafią na giełdę i wszystkie zostaną od razu sprzedane. Na spokojnie tutaj bierzmy to wszystko. Celsius chociażby jest jedną z tych firm, które wypłaciło ponad 6 tysięcy tam eterków. No cóż, pewnie będą chcieli się ich pozbyć jak najszybciej po to, żeby może spłacić swoich wierzycieli albo dokupić, nie wiem, więcej koparek do wydobywania bitcoina, żeby ten proces spłaty właśnie tych osób, które tam mają zablokowane swoje środki ruszył szybciej, żeby mogli osoby, które mają tam też więcej tych środków spłacić jak najszybciej. Miejmy chociażby taką nadzieję. No i tutaj od pół dni stoimy tak samo, 3 dni tak naprawdę stoimy na wykresie Dilium po tym dużym wybiciu. Wszyscy oczekiwali, że przy Szanghaju będzie oczywiście sprzedaż dość duża. Ja mówiłem, że ani nie sprzedaję, ani nie kupuję, ani nic tutaj nie robię, bo nie wiem co się wydarzy. Nie był to według mnie też taki event, który niesamowicie był hypowany, aczkolwiek no, były obawy, że te Ethereum trafi w pewnej części na giełdy i zostanie sprzedane, ale rynek poszedł tutaj w drugą stronę i na razie Ethereum raczej rośnie, niż miałoby tutaj spadać. Plusem długoterminowym dla Ethereum jest na pewno to, że jest cały czas deflacji. Zobaczmy już tutaj, że 0,26% Ethereum zostało spalone ponad 6000, więc no, to jest jak najbardziej długoterminowo na plus dla Ethereum, bo największym takim argumentem na przykład Bitcoin maksymalistów w stosunku do Ethereum. Tego, że Ethereum jest dziadowskie, bo o to, że Bitcoin ma te 21 milionów zapisanych, a Ethereum będzie się produkowało i produkowało i produkowało i będzie to bardzo inflacyjny token. No i jak to ma w ogóle mieć jakąś wartość i tak dalej. Na razie przez zmiany wprowadzone w protokole Ethereum się pali. Na razie to oczywiście ponad 6000 tysięcy Ethereum zostało spalonych, ale zawsze to lepszy, że tak powiem, rytm niż nic. Chociaż 6 tysięcy Ethereum, no to naprawdę mogłoby ustawić fajnie życie. Przechodząc dalej, Artur Hayes twierdzi, że sezon na altcoinu już trwa. Artur Hayes, oczywiście współzałożyciel Bitmexa, uważa, że sezon na alty trwa i faktycznie takie aktywa jak Ether, arbitrum i Dogecoin w ciągu ostatnich dni drożeją. Bitcoin kosztuje ponad 30 tysięcy dolarów. No a jak sobie wejdziemy na bąbelki, cryptobubble, to dzisiaj mamy kilka kryptowalut, które po parę procent ładnie zrobiło w ciągu ostatniego tygodnia. No tutaj większość na plus, U token z giełdy U 56%. FTT tokens, giełdy FTX też ponad 50% na plus po tej informacji, że wierzyciele odzyskali ponad 7 miliardów dolarów i będą spłacali teraz osoby, które tam środ środki na FTX się miały. Arbitrum 40%, Injective ponad 50%. Także faktycznie dużo, dużo naprawdę altów jest na bardzo ładnym plusie. A w ciągu miesiąca no to KASPA 150%, Injective 112%. Było na czym naprawdę zarobić. Przechodząc dalej, kolejny dzień, kolejny hack. Giełda Bitcoin traci 23 miliony dolarów. Giełda ogłosiła, że zamknie wypłaty do 18 kwietnia, ponieważ hakerzy okradli właśnie na 23 bańki. Także no niestety, ale kolejna giełda zhakowana. Giełda to nie portfel, więc pamiętajcie, aby nie trzymać tam swoich całych majątków. Ciekawostka: Twitter ma ułatwić inwestowanie w kryptowaluty, i robią to we współpracy z ITORO. E przez Twittera będzie można nie tylko obserwować już wykresy różnych kryptowalut, tam poprzez wpisanie odpowiedniego, że tak powiem, hasła, ale będzie można też inwestować w kryptowaluty dzięki, no niestety, ale zcentralizowanemu rozwiązaniu, jakim jest Itoro. E mi by się to bardziej podobało, gdyby, nie wiem, podpięli mi tutaj Uniswapa, czy jakiś agregator, jakiegoś OneInch'a, czy, czy cokolwiek innego, tak, niż tutaj inwestowanie przez centralizowaną firmę, jaką jest Itoro. E gdzie tam oczywiście trzeba mieć KYC i tak dalej, i tak no, dalej, ale zawsze można powiedzieć, że jest to jakiś krok w stronę adopcji. Także na Twitterze za niedługo będzie można kupować, nie wiem czy na całym świecie, ale kryptowaluty przez ITOR. E dalej, może słyszeliście od Airdrop Hunterów, że obradzili się na Sui, ponieważ Sui miało gdzieś tam kiedyś zapisane, że chyba 6% tokenów ma być na Airdrop przeznaczonych. Później powiedzieli, że nie będzie, ludzie stawiali nody. Płacili za to kilkadziesiąt dolarów miesięcznie, klikali po tych testnetach, po mainnetach, po wszystkim klikali. No a okazuje się, że airdropa raczej nie będzie, chociaż mają niby zadbać o aktywnych użytkowników, ale jak to wyjdzie to zobaczymy. I odpalają oni swój presale na KuCoinie, OKExie oraz na ByBicie. Patrykos fajnie tutaj skomentował, gdyby zmienili nazwę SUI na Erl pasowałoby dużo bardziej do tego, jak wygląda walka na tej sieci przez ostatnie miesiące. Komuś się dało się przejść przez tą weryfikację, a może po prostu błąd u mnie, bo się nie zakwalifikowałem. No, widziałem, że tam niektórzy się zakwalifikowali tutaj, jeżeli chodzi o ten program. Natomiast, no cóż, SUI strzeliło sobie delikatnie w kolano. Zebrali już wcześniej przecież kilkaset baniek finansowania, i teraz robią kolejną sprzedaż. Więc naprawdę, no, nie wiem, nie wiem co oni musieliby budować, żeby było im potrzebne pół miliarda czy tam 350 milionów dolarów na rozwój tej technologii. Naprawdę, no musiałoby być to Ethereum Killer 5.0, żeby przepalić tą kasę. Ja wiem, że EOS tam w 2016 czy 2017 roku zebrał ponad miliard dolarów. Tak, dobrze słyszycie. EOS, o którym nikt teraz nie mówi, nic tam się ciekawego nie dzieje, tak naprawdę, zebrał ponad miliard dolarów wtedy. No, ale żyjemy troszkę w innych czasach i kryptowalut tworzy się na pewno więcej. I jednak tutaj ta konkurencja jest zdecydowanie większa. Więc teraz takich dużych sprzedaży, takich dużych ICO już nie mamy i raczej nie będziemy mieli. W temacie airdropowych, oczywiście, Michał Lewicz zrobił takie podsumowanie, taki długi odcinek. Jeszcze nie obejrzałem całego no, o airdropach, o tym, co warto klikać, co on klikał i tak dalej. Więc jak zawsze odsyłam do jego kanału w tym temacie. Mówiłem wam ostatnio, że Hongkong tak, bardzo mocno rusza z tymi kryptowalutami. Od czerwca powinno tam się dużo zmienić pozytywnego dla rynku krypto, i tam sporo kasy myślę, że popłynie na rynek krypto. No, a z drugiej strony mamy tutaj Singapur i sąd w Singapurze powiedział, że jest przeciwko rozpoznaniu kryptowalut jako pieniędzy, w sprawie, w którą zamieszany jest Algorand. Chodzi tutaj o, e, o kasę, którą chcą odzyskać od Free Arrows Capital. No cóż, Hongkong w Azji bardziej przyjazny niż Singapur. I na koniec tak już poza kryptowalutami wrzuciłem takiego tweeta, właśnie po kilku dniach dostrzegłem dlaczego po powrocie do Polski mniej korzystam z Twittera. 90% to jest tematyka polityki, 5% to są jakieś tam laski roznegliżowane, które pokazują jak zarabiają na kryptowalutach i 5% to jest faktycznie temat, który mnie interesuje na Twitterze, czyli krypto. No a jakby nie po to mam Twittera, żeby słuchać o polityce, nie po to nie mam telewizora, jak tu napisałem od 10 lat, i nie, że telewizji nie oglądam, tylko w ogóle telewizora nie mam, bo nie, nie oglądam ani seriali, ani filmów. No a tutaj mi się takie dziadostwo pokazuje cały czas na tablicy. Napisaliście jak sobie z tym poradzić. Tutaj jakbym odświeżył tego tweeta, to tych komentarzy już tutaj troszkę wpadło od Was różnych, chociażby, że da się zablokować tematy polityczne, no a po prostu trzeba blokować ludzi, których nie chcemy oglądać na swojej tablicy. No i wtedy sprawa powinna się wyklarować, także tak od dzisiaj będę po prostu robił. I jeszcze na koniec o tym co mówiłem właśnie, co mi się pokazuje na tablicy od Lil Moon Lambo, chociażby to konkurs klepania po dupie. This, ten sport jest ważniejszy dla społeczności od Web3. Tak. W oktagonie laski się klepią po dupie, taki nie wiem, free fighty można by powiedzieć, więc naprawdę w dobrą stronę idziemy jako społeczeństwo. I na koniec oczywiście przypominam o tym wczorajszym materiale skryptiony o podatkach od kryptowalut jak to rozliczyć. Jak ktoś jest zainteresowany, no to linki wszystkie macie tam w opisie. Tyle z mojej strony, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Ja idę się męczyć z montażem tego odcinka Final Cut Pro. Mówiłem Wam, że przerzuciłem się na Maca i po prostu od nowa, od nowa się trzeba nauczyć wszystkiego. Jak z iPhone'em mi to poszło tak, to jeżeli chodzi o Maca, no to na razie ze sobą walczymy, ale jakoś, jakoś to powoli idzie. Dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału, zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!